Dzień dobry, nazywam się Piotr Michalik. Jestem na kursie Kinetic Control, drugi stopień. W ogóle przyjechałem z Katowic. Tam od kilkunastu lat zajmuję się terapią zespołów bólowych, głównie kręgosłup, ale stawy obwodowe. Od paru lat też udzielam się naukowo jako pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego. Jak się w ogóle na ten kurs dostałem? Bo w sumie tak, to było jednym z pytań. Pamiętam to taką niestandardową drogą, czyli szukając jakby informacji na temat stawu biodrowego na forach jakichś internetowych amerykańskich terapeutów. No parę razy się pojawiła nazwa Kinetic Control. I tak stwierdziłem, że z tej całej tej oferty kursów, które można w Polsce robić, to żadne z innych jakoś tak nie były obecne w Ameryce. I też jakieś takie mocne nazwiska, to był Heller, no, profesor Sharman, dosyć dobrze się wypowiadały i o tym kursie gdzieś to się pojawiało. No i stwierdziłem, że przyjadę. No i rzeczywiście kurs, już jestem po pierwszym stopniu, teraz drugi robimy. Kurs nie zawiódł mnie. Dużo rzeczy nowych, ale najważniejsze jest to, że takich porządkujących mają dotychczasową wiedzę, czyli jakiś sposób w miarę prosty. W miarę prosty pozwala zidentyfikować problemy pacjenta. Jako najczęściej wyraz pewnych kompensacji w globalnych wzorcach, czyli gdzieś ból w jednym stawie jest wynikiem po prostu zaburzonej pracy albo globalnie gdzieś w stawach odległych, albo w obrębie tej samej obręczy, czy tam obręczy barkowej, czy biodrowej. Czyli to jest jakby taka ocena i te kompensacje mogą występować w różnych stawach. No i później praca w sposób jest bardzo indywidualna i taka celowana. To, co mi się podobało, to co jakbyś jest pewnym nowum, to, że są określone w końcu te główne zespoły, które od lat do mnie trafiały, czyli jakiś zespół wyprostny, rotacyjny, zgięciowy. I według tego, jakoś tak klasyfikując tych pacjentów, łatwiej mi jest teraz postępować terapeutycznie, gdzie wiem, mam to nazwane i taki jakiś mniej więcej zarys algorytm technik, czy jakichś takich schematów kompensacyjnych znam. I potrafię oczywiście tutaj jeszcze jakoś, jako że każdy pacjent będzie jednak inny, znaleźć odpowiedź właściwą, czy tam szukać tej odpowiedzi właściwej dla każdego z nich.